Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak uczyć się języków obcych. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. Temat języków obcych dla nas Polaków niesłychanie ważny. Amerykanie, Anglicy, Australijczycy mają to w nosie. Francuzi nawet też, ale oni to raczej z podejścia. Natomiast po prostu Anglicy, Amerykanie nie potrzebują się uczyć. Mało który z nich zna jakikolwiek język obcy z tego powodu, że większość ludzi na świecie jednak, którzy gdzieś tam podróżują, to ten angielski znają i dlatego oni po prostu nie uczą się tych języków. My jako Polacy mamy ten polski, ale nikt po polsku na świecie nie mówi. Dlatego musimy znać angielski, żeby w ogóle świat stał dla nas otworem i to nie tym z tyłu, to musimy po prostu nauczyć się tego przynajmniej angielskiego. Ja uważam w ogóle, że trzeba nauczyć się języka angielskiego. Reszta języków nie bardzo ma sens, chyba że mieszkasz w jakimś konkretnym kraju. Dlaczego? Ponieważ mało ludzi po prostu mówi w danym języku. Możesz mieć francuski, ale to masz tak, Szwajcaria, Francja, jakieś tam kraje afrykańskie i chyba w sumie tyle. Poprawcie mnie, jeszcze ktoś mówi po francusku, w Kanadzie chyba, nie? Ale to też nie wszyscy, tak czy nie? Poprawcie mnie. Ale nie jest to jakiś język. Po niemiecku, to Niemcy, Austria i tyle, nie? Też tam część Szwajcarii, więc generalnie te języki pozostałe, aż nie są takie istotne, natomiast angielski to jest podstawa i ja bardzo cieszę się tego, że nauczyłem się w życiu właśnie dobrze angielskiego. To była rzecz, którą pamiętam, rodzice mnie cisnęli od małego i mówili właśnie tam innych rzeczy się nie uczy, naucz się angielskiego porządnie. Jeszcze nie rozumiałem tego zupełnie, dopiero jak zacząłem podróżować po świecie, to zauważyłem, jak bardzo on mi się przydaje. I uczyłem się w życiu, uczyłem się i francuskiego, i niemieckiego na przykład, bo francuskiego na studiach, niemieckiego w liceum, każdego języka po parę lat w szkole, nic nie jestem w stanie powiedzieć w tych językach. Więc dlatego mówię, że to jest bezwartościowe. Ktoś się 5 języków może nauczyć i tak naprawdę w żadnym się nie porozumie. Lepiej się nauczyć jednego, skupić się na tym angielskim, ale tak, żeby był dla was całkowicie swobodną formą komunikacji. Ja się nauczyłem właśnie angielskiego i dzięki temu mogłem sobie podróżować po świecie, robić biznesy z ludźmi z całego świata, no i przede wszystkim zamieszkać tu w Tajlandii, znaleźć sobie żonę, która po polsku nie mówi, tylko mówi po angielsku, po tajsku. Ja też się po tajsku nauczyłem, bo mieszkam tutaj w Tajlandii, więc tutaj mało ludzi mówi po angielsku, więc żeby móc z nimi się dogadać, nawiązać jakieś przyjaźnie, kontakty, to muszę ten język znać, nie? Więc tak jak mówiłem, angielski podstawa, inny język, myślę, jeśli mieszkasz w jakimś po prostu konkretnym kraju, w którym mówi się na przykład w jakimś tam po francusku, to uczy się francuskiego, czy w Norwegii uczy się norweskiego. Natomiast jak mieszkasz w Polsce, to angielski w zupełności ci wystarczy. Lepiej się skupić na właśnie coraz lepszym angielskim, niż uczyć się kilku języków naraz i w żadnym nie być swobodnie komunikatywnym. I teraz kolejną rzeczą ważną jest, myślę, to jest to, po co ty w ogóle chcesz się nauczyć tego języka. Bo wiele osób w Polsce, pamiętam jeszcze, jak ja byłem w liceum na studiach, robiło jakieś certyfikaty. Oni uczyli się pod certyfikaty, w których były jakieś konkretne testy, jakieś struktury gramatyczne i tak dalej. No ci ludzie do dzisiaj niektórzy nie umieją mówić w ogóle po angielsku, może mają certyfikaty, zresztą ja mam certyfikat francuski, certyfikat professionnel de chambre de commerce de Paris, więc mam francuski jakiś niby tam ho, 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 izby handlowej francuskiej, nic po tym francusku nie potrafię mówić, więc tyle są warte certyfikaty, można sobie nimi podetrzeć właśnie 4 litery. Natomiast ja uczyłem się zawsze tego angielskiego, bo po prostu chciałem go znać. Chciałem właśnie, że jak jeżdżę po świecie, to żebym nie czuł się jak głąb, tylko żebym mógł się z ludźmi dogadać, żebym mógł z ludźmi nawiązać kontakt, biznes, znajomość, romantyczne znajomości, cokolwiek, nie? Żeby po prostu ten język znać. Więc dla mnie to było najważniejsze. I o ile wcześniej jakieś, pamiętam przed maturą, to uczyłem się w szkole, jakieś tam kursy pozalekcyjne były i tak dalej, jakieś programy w domu, jakieś były na kasetach, rodzice kupowali jeszcze w dzieciństwie, ale szczerze mówiąc to nie było najważniejsze. To nie było najważniejsze. Najwięcej się tak naprawdę nauczyłem tego języka z metody właśnie Spaced Repetition Learning. To jest metoda, którą rozwinęli Polacy, twórcy systemu Super Memo i którą również my zastosowaliśmy w naszej aplikacji Lingling. I ja wtedy jeszcze uczyłem się właśnie z tego Super Memo do egzaminu maturalnego i przerabiałem wtedy, tam był taki program Advanced English i przerobiłem w ciągu jednego roku, nauczyłem się z zaawansowanego angielskiego 11 000 słów. Co mi zmiażdżyło głowę.
11 tysięcy słów. Żeby mówić dobrze w danym języku, 7 tysięcy wystarczy. 14 to już jest poziom doktoranta, już student na studiach, wykładowcy i tak dalej, naprawdę już osoby bardzo oczytanej. No, a się nauczyłem 11 tysięcy w rok. Więc dlatego najważniejszym, uważam, elementem jest w ogóle, żeby mieć swój system nauki. Dlatego ja stworzyłem dla was tą aplikację, ponieważ no Super Memo nie uczy wszystkich języków, to jest raz. Dwa, że oni trochę no, zapuścili, uważam, ten program. Zmienili jego wersję, później przeszli bardziej w takie kursy, wiem, bo później tam nowe jakieś kupowałem, w jakieś zdania, słówka, tego typu tam pierdoły, zamiast skupić się stricte na słownictwie, żeby ktoś miał bazę po prostu konkretną słownictwa. I my stworzyliśmy dla was taką aplikację Linglink, której możecie używać i na Androidzie, i na urządzeniach Apple'a, właśnie z iOS-em. I polecam sobie ją na początek pobrać. Zwłaszcza, że kilka pierwszych lekcji jest zupełnie za darmo. I możesz sobie przetestować, jak to dla ciebie działa. A kolejne pakiety też są tanie, bo kupując na przykład cały pakiet tam za 200 kilkadziesiąt złotych, masz na 3 lata nauki. 21 tysięcy słów w sumie. To jak tego się nauczysz przez 3 lata, to ci gwarantuję, że będziesz lepiej mówić po angielsku niż Anglicy. Gwarantuję ci to. I Amerykanie razem wzięci. Anglik i Amerykanin w jednym po prostu, co się urodził w Anglii, pół życia spędził tu, pół życia tu, będziesz mówić lepiej po angielsku. Więc pobierz sobie tę aplikację, ja wrzucę wam tutaj do opisu filmu i również do komentarza przypiętego od razu linki. Możesz sobie tę aplikację pobrać i sprawdź, jak działa, i od razu też wykup pakiet i zacznij regularnie się uczyć, bo ona jest fajnie zrobiona, bo właśnie codziennie po prostu poświęcając 20 minut, pół godziny, te słowa będą ci cały czas wchodzić w głowę. System właśnie powtórek rozłożonych w czasie działa w ten sposób. Jak działa w ogóle nasz umysł, że w naszym umyśle nie jest problemem się czegoś nauczyć. Problem jest, żeby się nauczyć na długi czas i później umieć te informacje wyciągnąć ze swojej głowy, nie? Retrieval po angielsku, wiem, bo gdzieś tu właśnie książkę mam do doktoratu ostatnio pisałem eseje na ten temat właśnie o human learning i właśnie na temat pamięci ludzkiej i tak dalej. Rzeczy, które już wcześniej znałem, teraz bardziej się uczę już na takim poziomie akademickim, głębiej po prostu je zgłębiam, mniej od strony praktycznej, bardziej od strony teoretycznej. I właśnie ten system powtórek rozłożonych w czasie działa tak, że dzisiaj system pokaże ci jakieś słowo. Jeśli ty to słowo nauczysz się, na przykład, bo go nie znałeś, ale w kolejce się nauczysz go, kilka razy przerobisz dzisiaj i nauczysz się go, to ci system znowu na przykład za 4 dni pokaże to słowo. Jeśli dalej będziesz je umieć, to znowu pokaże ci na przykład za 3 tygodnie. Jeśli za 3 tygodnie nie będziesz umieć, to z powrotem system wróci na przykład i ci je przypomni za 1 dzień, za 2 dni, za 3 dni i coraz bardziej. Czyli im częściej umiesz to słowo, tym rzadziej on ci je pokazuje i dzięki temu zwiększasz znacząco efektywność właśnie swojego uczenia się. Co więcej, system dostosowuje się też do twojego tempa nauki, dzięki czemu możesz wykorzystać efektywnie, maksymalnie swój czas. No dzięki temu ja mogłem właśnie 11 tysięcy słów przerobić w rok. Więc system to jest w ogóle podstawa. I ja myślę, że nauczenie się naprawdę z Linglinga po prostu słów daje ci już bardzo wiele. Dlaczego? Ponieważ większość ludzi w praktyce nie stosuje tej całej gramatyki. Nie stosują jej. Mam tutaj przyjaciół z Amerykanów, Anglików, Australijczyków, Afryka Południowa, wiele innych krajów, w których są niby native speakerzy, a ja mówię lepiej po angielsku od nich. Dlaczego? No nie mają pojęcia, w ogóle używają jednego czasu czy dwóch, mówią slangiem, mówią tak, jak się mówi na co dzień i nie mówią wcale poprawnie. Nikt nie mówi tak, jak jest w książkach podręcznika do angielskiego. Nikt w ten sposób ze sobą nie rozmawia. Nawet bardzo oczytani ludzie. Więc uczenie się gramatyki nie ma zupełnie sensu. Jak nauczysz się słów, to naprawdę później naucz się 10 piosenek, w których będzie parę zdań, konstrukcji zdaniowych, które ci się przydadzą i masz już gotowy, umiesz język, nie? Kolejną sprawą jest to, żeby właśnie poznawać różnego rodzaju kognaty. To są słowa, które są podobne właśnie w różnych językach. Tak jak mamy, popatrz, po angielsku na przykład mamy słowo information, które jest takie jak słowo informacja w Polsce. Po francusku byłoby jakieś la information, nie pamiętam nawet. Po włosku pewnie podobnie, po niemiecku pewnie schwarder schwin, jakieś takie. Ale tak jak mówię, w wielu językach na przykład, zwłaszcza w tych językach właśnie europejskich, te słowa bardzo podobne są do siebie. Nawet wiem, że wszystkie słowa z cja, co się kończą, po hebrajsku, bo miałem wspólnika kiedyś z Izraela, po hebrajsku też są tak samo dokładnie. Więc to już pozwala nauczyć się wielu słów, tak naprawdę 20% słów, czy z niemieckiego, francuskiego, angielskiego, hiszpańskiego, możesz się nauczyć już, tej głównej jakby formy, tylko końcówki się zmieniają, nie?
warto rozmawiać też w języku, bo tak jak mówię, najważniejszym jest tym, po co się uczysz języka. Po to, żeby się komunikować z ludźmi, żeby ten język stosować w praktyce, a nie po to, żeby teoretyzować, żeby wiesz, mieć piątkę z egzaminu, a na ulicy z nikim nie potrafisz się dogadać o podstawowe rzeczy. Więc staraj się rozmawiać, kiedy tylko możesz. Ja wiem, że dla wielu osób rozmowa po angielsku na przykład jest taką już blokadą, nie? Na początku. Jest blokadą z tego powodu, że się wstydzą tego, że coś powiedzą źle i tak dalej. Ja ci powiem, że każda osoba, która na przykład w Tajlandii. Wystarczy, że ty powiesz dwa zdania po tajsku i Tajowie już się tak cieszą jak cholera. Oni to doceniają po prostu, więc nikt się z ciebie śmiać absolutnie nie będzie. To tak jakbyś miał na przykład jest jakiś człowiek, który przyjechał do Polski, obcokrajowiec i on potrafi powiedzieć dwa słowa, trzy słowa. Co się dzieje na koncertach? Jak przychodzi jakaś Madonna i mówi, cześć wszyscy! Koślawe jakieś dwa słowa powie, a wszyscy łaaa! Bo ludzie się po prostu tego cieszą. Cieszą się z tego, że ty nauczyłeś się ich języka. Doceniają to, szanują i nikt się z ciebie nie będzie śmiał. A jak ktokolwiek by się z ciebie śmiał, to jest po prostu bucem i z takim człowiekiem nie warto w ogóle rozmawiać i bardzo dobrze, że się śmieje, bo go możesz odpalić na samym wstępie i z nim się nie kontaktować, bo jest prymitywem, głupkiem i nie ma co z nim na niego marnować swojego własnego cennego czasu, nie? No więc rozmawiaj gdzie tylko możesz, jak najczęściej możesz. Fajną rzeczą też jest stosowanie przy nauce właśnie napiszcie w komentarzach. Mnemoników czy mnemonik? To jest też rzecz, która mi się wydawała, że jest jakąś sztuczką psychologiczną, a nawet w mojej książce tutaj, mądrej właśnie odnośnie ludzkiego uczenia się, to proszę bardzo, mnemoniks jest normalnie metodą psychologiczną. Nawet nie wiedziałem, że to jest w ten sposób. Proszę bardzo. Mnóstwo jest na temat tych mnemoników, czy mnemonik i tak dalej. Ale właśnie jest w różnych, promoting effective learning and study strategies, czyli właśnie jak uczyć się efektywnie i stosować najlepsze strategie. I właśnie mnemoniki są jedną z metod psychologicznych, a polegają właśnie na tym, żeby skojarzyć, masz powiedzmy parę słów, nie? I słowo polskie i angielskie. I staraj się kojarzyć te słowa ze sobą za pomocą jakiegoś obrazu, czy jakiejś emocji, czy jakiejś sytuacji konkretnej. To pomaga bardzo, to pomaga bardzo. Zresztą tą opcję też wbudowaliśmy właśnie w aplikacji Linglink, gdzie macie taką tablicę, możecie sobie ją kliknąć przy każdej parze słów i narysować coś, co będzie ci przypominać i skojarzyć ci te słowa. To bardzo przyspiesza też naukę, zwłaszcza słów niepowiązanych ze sobą, nie? Zwłaszcza słów niepowiązanych ze sobą w jakiś sposób. Można by sobie na przykład wziąć, książka i Bóg, nie? Miałaby książka i Bóg. Bóg to jest takie drzewo, nie? I Bóg, drzewo, książka. To możesz sobie wyobrazić sytuację, w której rośnie ten piękny Bóg i na przykład ktoś go ścina i z niego później robi książkę i zapamiętujesz sobie tą sytuację. Jeszcze co więcej, żeby do tego weszły emocje, coś śmiesznego, coś tragicznego, obrzydliwego, czy jakiś inny sposób, możesz sobie wyobrazić, że jest drwal, ten drwal ścina to drzewo, spada mu to na głowę, zabija tego drwala, no ale później z tego powstaje książka. To mają być jakieś głupie czasem, abstrakcyjne skojarzenia, ale które pozostaną ci w twojej głowie. I później jak znam, książka jak było po angielsku, Bóg, drzewo, no tak, dobra, spadło na tego drwala, pamiętam. Więc na te, mniej więcej w ten sposób działają mnemoniki, oczywiście można je w różny sposób tworzyć. I warto je stosować. Punkt kolejny to jest to, żeby zacząć myśleć w danym języku. Ja myślę, że poziom właśnie, kiedy ty już dany język znasz, to jest poziom, w którym zaczynasz w nim myśleć. Czyli przestawiasz się w pewnym momencie i zaczynasz myśleć na przykład po angielsku, czy w jakimś innym języku. Kiedy automatycznie zaczynasz myśleć, to też bardzo pomaga, bo to jest takie ćwiczenie dla twojego umysłu, żeby później mu łatwiej się komunikować z ludźmi. Warto też stosować, uczyć się piosenek na pamięć. To jest to, co powiedziałem wcześniej. Z Linglinga naucz się 5000 słów, naucz się 10 piosenek po angielsku, tylko nie jakichś piosenek tam tych popowych, które lecą i jakichś raperów, gdzie jest i lollipop, lizaczek, pupa, pupa, kręć bą pupą i tak dalej. No nie. To nie te piosenki, jakieś ambitniejsze znajdź, w których jest tekst, słowa, zdania, komunikacja międzyludzka na poziomie przynajmniej jakimś tam IQ 70, więc naucz się parę piosenek, nie? Parę piosenek po prostu na pamięć, bo dzięki temu dane konstrukcje zdaniowe po prostu wejdą ci w głowę, nie? Na przykład czas przyszły. Mamy, ja pamiętam, Whitney Houston piosenka, kiedyś jak byłem dzieckiem, miałem na kasecie I will always love you i masz już I will always love you, czyli masz już konstrukcję na przykład tego czasu przyszłego i później już możesz powiedzieć I will always ride a bike, I will always eat sandwiches i tak dalej, no nie? I już później możesz to w jakiś sposób, wiesz, podmienić tylko słowa właśnie i masz
konkretną konstrukcję zdaniową. To bardzo pomaga. Warto też filmy oglądać właśnie po angielsku. Czyli bez żadnych napisów polskich, ewentualnie napisy angielskie sobie wrzucić i po prostu oglądać. Bo i tak te filmy pewnie raz na jakiś czas oglądasz. Komputer sobie przestawić tak samo i telefon, nie? Na właśnie język, którego chcesz się nauczyć, angielski. Wtedy będziesz zmuszony, żeby szukać pewnych informacji w tym języku, żeby na co dzień się opatrzyć tym, żeby twój umysł się coraz bardziej do tego przyzwyczajał. Bo małemu dziecku jest bardzo łatwo się nauczyć języka. Człowiekowi dorosłemu już troszkę trudniej, ale dalej jest to możliwe. Tylko trzeba po prostu swój umysł warunkować, żeby on ten język zaczął traktować jako swój sposób komunikacji, a nie jako coś, że ty się zastanawiasz, czy użyć present perfect continuous i tak dalej. To nie o to chodzi. Tak jak powiedziałem, gramatykę miej w nosie. Wystarczy, że umiesz I was, I will i I am. I tyle. I więcej nie potrzebujesz nic. Zrozumiecie każdy Anglik. Nie musisz mu mówić, czy ta czynność trwała w przeszłości i się skończyła teraz, tutaj, a później nastąpiła następna. Nikt w ten sposób nawet nie gada w praktyce. I nikt się na tym nie zastanawia. I dogadasz się z ludźmi. Więc najważniejsza jest, tak jak mówię, praktyka, żeby tym językiem się otaczać, uczyć się piosenek na pamięć, oglądać filmy, grać w gry po angielsku, rozmawiać z ludźmi jak najwięcej, czytać książki po angielsku, słuchać audiobooków po angielsku. Tak jak mówię, im częściej każdy dodatkowy jakiś materiał, który po tym angielsku, którym atakujesz swoją głowę, on coraz bardziej właśnie w twoim umyśle buduje tą umiejętność mówienia w danym języku. Warto też pisać coś, nawet przepisywać pewne rzeczy, ponieważ kiedy my piszemy, następuje bardzo wiele różnych procesów w naszym mózgu, które właśnie pomagają nam dane rzeczy zapamiętać, więc pisanie jest znakomitą też formą. Uczysz się piosenki, przepisz jej tekst, zacznij sam coś pisać po angielsku właśnie, zobaczysz, że będzie ci dużo łatwiej i przede wszystkim traktuj to właśnie ten język jako coś, co ma być dla ciebie alternatywą dla polskiego, a nie po prostu rzeczą, którą będziesz mieć piątkę z egzaminu, jakiś certyfikat, czy coś jeszcze innego. Ja uważam na przykład, że lekcje grupowe zupełnie nie działają. Chodziłem do różnych szkół językowych, uważam, strata czasu i pieniędzy. Straszna strata. To było tak rozwleczone, tak się nudziłem na tych lekcjach, nie cierpiałem tego, ale rodzice mnie wysyłali. Prawie nic się tam nie nauczyłem. Samo mieszkanie też w danym kraju nie pomaga, a jak znasz kogoś, kto w Anglii czy w Irlandii mieszka, to możesz zauważyć też, że ludzie tam 10 lat mieszkają i nie mówią w danym języku w ogóle prawie. To samo jest w Tajlandii tutaj. Tak naprawdę bardzo mało osób ja spotkałem w ogóle mieszkając tu 8 lat, które mówią po tajsku. Mówię o farangach białych, nie? Większość ludzi tutaj mieszka i nie potrafią oprócz dzień dobry, dziękuję i za ile i czemu tak drogo, nie potrafią nic powiedzieć więcej w danym języku. Bo to jednak trzeba włożyć w to wysiłek. Trzeba się tego języka nauczyć. Samo nie wejdzie. Samo może wejść, jak jesteś małym dzieckiem i musisz tego języka używać. A jak jesteś dorosłym, samo nie wejdzie, zwłaszcza jak jeszcze nie jesteś zmuszony do tego, żeby tego języka używać na co dzień. Uczenie się gramatyki nie ma sensu. Certyfikaty nie mają sensu. I najważniejsze to, co na końcu, że jeśli myślisz właśnie o byciu perfekcyjnym, bycie człowiekiem, który musi idealnie mówić w tym danym języku, to też nie ma sensu. W Tajlandii właśnie wiele osób rozumie język angielski, ale nie potrafią w nim mówić, bo się boją tego, że popełnią jakiś błąd. To jest okropna sprawa, to się nigdy w ten sposób nie nauczysz, bo jak nie będziesz mówić, to się nie nauczysz, jak się mówi. Choćbyś wkuł na pamięć milion słów, to później ty musisz zacząć to stosować, żeby twój umysł nauczył się wyciągać i to bardzo szybko te słowa z twojej pamięci. Więc pozbądź się tego typu właśnie ograniczeń. Zresztą w najbliższą niedzielę poprowadzę dla was zupełnie darmowe szkolenie na temat tego właśnie, jak pozbyć się różnych blokad i ograniczeń z twojego myślenia. I to w różnych kwestiach, finansowej, właśnie nauki języka, budowania związków, budowania w ogóle stylu swojego życia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co dotychczas blokowało cię właśnie przed osiągnięciem tego, co byś chciał w swoim życiu, jeśli czujesz, że masz potencjał na coś więcej, ale coś cały czas ci ciąży, to właśnie w niedzielę darmowe szkolenie o 17 jest dla ciebie, więc zatrzymaj ten film, zapisz się koniecznie pod nim, masz i w komentarzu przypiętym i w opisie filmu masz podanego linka, no i skorzystaj z tego, bo dam wam tam bardzo wartościową wiedzę, pokażę wam właśnie, jak odkryć różne rzeczy, które ludzi blokują właśnie finansowo, czy pod względem kariery, czy budowania życia, realizacji celów, realizacji marzeń, ale również będzie też szansa dołączenia do wyzwania 90 dni na tym szkoleniu. Przypominam też, że są jeszcze dostępne bilety na Szkołę Wygranych, więc też możesz, i to w bardzo dobrej cenie, w promocyjnej cenie, więc też w opisie i w komentarzu przypiętym wrzucę wam linki. No a jeśli film ci się spodobał, duża prośba, podrzuć go swoim znajomym, udostępnij go swoim znajomym, to sprawi, że te algorytmy YouTube'a po prostu większej ilości osób będą wyświetlać ten film, dzięki czemu więcej osób się tego nauczy. No i również do zobaczenia w niedzielę. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!